Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia wywiadu z europosłem Bartoszem Arłukowiczem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Parlamencie Europejskim stoi pan na czele Komisji do Spraw Walki z Rakiem. Jest to specjalna komisja, która została utworzona przez Parlament Europejski. I jak wiemy, nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie i na świecie. Jakie do tej pory propozycje udało się komisji wypracować? To historyczny moment w Parlamencie Europejskim, kiedy powołano speckomisję do spraw walki z rakiem. Kiedy szliśmy do Parlamentu Europejskiego, ja w kampanii wyborczej przedstawiłem sześciopunktowy plan, nazwałem go planem Arłukowicza, w którym na pierwszym miejscu była obietnica publiczna, że zrobię wszystko, żeby Parlament Europejski zajął się wspólną walką z rakiem jako największym wyzwaniem cywilizacyjnym w Europie. Na raka rocznie w Europie umiera 1 200 000 ludzi. Ponad 3 miliony ludzi każdego roku słyszy rozpoznanie raka. Jeśli Europa potrafi budować razem drogi, a potrafi, potrafi prowadzić wspólną politykę rolną, potrafi, to musi się zająć wyzwaniem, jakim jest rak. Szczególnie COVID udowodnił to, że bez wspólnego działania przy tak dużych problemach cywilizacyjnych nie poradzimy sobie w pojedynkę. I to jest ten moment, w którym stanąłem na czele, dzięki moim koleżankom i kolegom z Europejskiej Partii Ludowej, na czele speckomisji do spraw walki z rakiem. Przygotowaliśmy raport, w którym zawieramy szczegółowe rekomendacje do tego, w jaki sposób Europa powinna rozpocząć walkę z rakiem. Dokładnie. Wiemy też, że nadal bardzo dużym problemem jest to, że wiele leków, które służą właśnie do leczenia nowotworów, jest bardzo drogich, nieosiągalnych wręcz finansowo dla pacjentów. Co rusz widzimy różne akcje zbierania pieniędzy właśnie, żeby ktoś mógł walczyć z rakiem. I teraz pytanie, czy prowadzona przez pana komisja jest już bliska jakichś konkretnych rozwiązań w tej kwestii? Przedstawiliśmy raport, który został przegłosowany praktycznie prawie jednogłośnie w tej komisji, w którym między innymi poruszamy temat niezwykle ważny, o którym pan przed chwilą powiedział, a mianowicie leków. Po pierwsze, leki przeciwnowotworowe, przeciwko rakowi są lekami bardzo, bardzo drogimi. Państwa członkowskie, negocjując pojedynczo cenę, nie mają takich szans, jeśli w ich imieniu będzie negocjowała Komisja Europejska. Przykład szczepionek na COVID to jest dobrym przykładem, gdzie Komisja pierwszy raz de facto zakupiła dla całej Europy, wynegocjowała cenę dla całej Europy szczepionek na COVID, czyli się da. I w tym raporcie zawieramy rekomendacje, żeby rozpocząć proces wspólnych zakupów leków nowotworowych, żeby skończyć z sytuacją taką, że rodzice w mediach społecznościowych na Facebooku proszą o zbiórkę pieniędzy dla dziecka chorego na raka, a w innej części Europy takie samo dziecko chore na taką samą chorobę to leczenie ma. To jest po prostu niesprawiedliwe i tak nie powinno być w nowoczesnej wspólnocie. Mówimy też o tym, że musimy zapobiegać brakom leków na raka, bo to już się też w Europie zdarzało i w Polsce też. Nie może być tak, że ktoś chory na raka czeka na leczenie, bo nie ma leku. Nie może być takiej sytuacji. Europa musi stworzyć wspólne zapasy leków. Rzecz kolejna to dysproporcje w dostępie do nowoczesnego leczenia. Nie może być tak i nie ma na to zgody. Będziemy wprowadzali mechanizmy, które będą temu zapobiegały, że kobieta z rakiem piersi w Europie Środkowo-Wschodniej ma kompletnie inne szanse niż taka sama kobieta z takim samym rakiem w Europie Zachodniej. Te dysproporcje muszą zniknąć. Dokładnie. Pozostajmy jeszcze przy sprawach zdrowotnych i porozmawiajmy chwilę o pandemii koronawirusa. Wiemy, że w wielu krajach mimo szczepień, to powszechnych, nadal rośnie zachorowalność na COVID. Jak pan uważa właśnie, jaka jest największa systemowa słabość w walce z COVID-em obecnie? COVID de facto obnażył słabość naszej cywilizacji. Nikt z nas nie mógł przypuszczać 2-3 lata temu, że mały, niewidoczny dla nas wirus pewnego dnia zatrzyma świat, zamknie granice, unieruchomi samoloty, zamknie miliardy ludzi w domach, a miliony ludzi przez tego wirusa umrą. Ta rzeczywistość zmieniła nasze patrzenie na zdrowie, także w Europie. Ale z całej tej tragedii COVID-u wynika też mały płomyk nadziei, dlatego że w czasie prac naszej komisji jeden z ekspertów produkujących szczepionkę na COVID-a poinformował nas publicznie, i to jest ta najważniejsza informacja, jaką mam do przekazania w naszej rozmowie, że dzięki pracom nad szczepionką mRNA, czyli szczepionką przeciwko COVID-owi, w ciągu 3 do 5 lat w Europie pojawi się szczepionka na raka. To jest dopiero przełom i cywilizacyjna zmiana. Jeśli w przeciągu najbliższych 3 do 5 lat w Europie pojawi się szczepionka na raka, to myślę, że będzie to największy sukces naukowców Unii Europejskiej, nas wszystkich. Ja będę wtedy absolutnie szczęśliwy, jeśli dzięki działaniu między innymi ekspertów, których gościliśmy w czasie naszej komisji, taka szczepionka się pojawi. Wiele osób zarówno w naszym kraju, jak i w różnych innych krajach Europy
protestuje obecnie przeciwko segregacji sanitarnej, na zaszczepionych i niezaszczepionych ludzi. No i teraz tak, jakie jest pańskie zdanie? Czy faktycznie szczepionka jest tym jedynym remedium, czyli lekiem na pandemię, czy jednak należy może zaostrzyć restrykcje? Cały świat wie, że jedyną skuteczną metodą zapobiegania chorobie, ale także śmierci jest szczepienie. Polska jest dopiero na 23. miejscu w Europie pod względem zaszczepionych ludzi. Wynika to z zaniechań rządzących. Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym w czasie czwartej fali pandemii, kiedy mamy po 500 zgonów dziennie, kilkadziesiąt tysięcy ludzi dziennie się zakaża, rząd jest niemy, minister zniknął, premier nie podejmuje żadnych decyzji. Oni są po prostu uzależnieni od ludzi, którzy są niechętni szczepionkom, a ludzie umierają. To jest karygodne i niespotykane. Minister zdrowia powinien podać się do dymisji, dlatego że z pandemią trzeba walczyć aktywnie. Dzisiaj nie ma zaszczepionych grup zawodowych, takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy w szpitalach. Nauczyciele, szkoły także nie mają wprowadzonych obowiązkowych szczepień. Nie testuje się dzieci w szkołach. I rzecz ostatnia, upadły całkowicie śledztwa epidemiologiczne. Tego po prostu nie ma. No i w końcu szczepienia masowe. Upadł program szczepień w Polsce, dlatego że 23. miejsce w Europie to nie jest miejsce chwalebne. Rozumiem. Przejdźmy teraz do spraw w naszym kraju. W sobotę podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej został pan wiceprzewodniczącym PO. No i nasuwa się siłą rzeczy takie pytanie, bo właśnie pewnie na tej ekipie rządzącej Platformą Obywatelską na czele z Donaldem Tuskiem będzie ciążyć odpowiedzialność za wynik wyborczy całej formacji już za niecałe 2 lata. Mówię tu o wyborach do parlamentu, czyli Sejmu i Senatu. I pytanie jest, czy według pana PO zjednoczy wokół siebie na przykład Szymona Hołownię, PSL i Lewicę i stworzycie taki wspólny front zjednoczonej koalicji? My powiedzieliśmy w sobotę w czasie naszej Rady Krajowej jasno, że wyciągamy rękę do wszystkich formacji opozycyjnych, dlatego że tylko w zgodzie i razem jesteśmy w stanie pokonać tą trudną sytuację i zło, które się dzisiaj w Polsce dzieje. Obóz Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj nie jest w stanie stawić czoła opozycji, jeśli będzie współpracowała. W związku z tym jestem wielkim zwolennikiem współpracy w opozycji. Naszym przeciwnikiem jest Jarosław Kaczyński, który dewastuje państwo i w milczeniu pozwala na to, żeby ludzie umierali na pandemię i nie podejmuje żadnych decyzji ze strachu przed antyszczepionkowcami, których ma w swoich szeregach. W jakich obszarach dostrzegacie takie swoje wspólne priorytety w kontekście przyszłych rozmów koalicyjnych? No choćby drożyzna. Myślę, że drożyzna nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Ona została wprowadzona do naszego kraju przez PiS i przez brak reakcji Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego. Chyba nie ma nikogo w Polsce dzisiaj, kto nie zauważył, ile kosztuje dzisiaj paliwo, ile kosztuje chleb, masło, olej, jak bardzo podrożały ceny. To będą najdroższe święta w historii i najbardziej smutne święta w historii, bo każdy z nas stracił gdzieś swojego bliskiego, czy to z powodu COVID-u, czy na przykład z powodu raka, którego nie można dzisiaj leczyć, bo szpitale są zajęte pacjentami z COVID-em. Więc drożyzna, praworządność, prawa kobiet, prawa mniejszości, prawa słabszych, prawa seniorów, edukacja dzieci. To są te główne filary, o których będziemy mówili. Ja nie zgadzam się na to, żeby moje dzieci były edukowane pod dyktando pana ministra Czarnka. Ja chcę, żeby one były edukowane pod dyktando encyklopedii i prawdziwej wiedzy historycznej. W trakcie wspomnianej Rady Krajowej PO zapowiedziała między innymi zwiększenie wydatków na zdrowie. Jak dalece te wydatki według pana powinny wzrosnąć, żeby polityka zdrowia... My powiedzieliśmy jasno, że sytuacja jest tak tragiczna w Polsce dzisiaj. Zmarło ponad 80 tysięcy ludzi według oficjalnych informacji. Według informacji ekspertów zmarło powyżej 140 tysięcy ludzi. Zdrowie musi stać się priorytetem. Państwo musi przestawić całkowicie sposób rozumienia walki o życie i zdrowie pacjentów. To staje się priorytetem. W związku z tym mówimy o pierwszych 20 miliardach z budżetu państwa, ale to jest początek drogi, dlatego że trzeba przedstawić całe funkcjonowanie chronienia zdrowia i życia ludzi. I tu się kłania Krajowy Plan Odbudowy. Jesteśmy jako Polska tylko i wyłącznie z Węgrami, jedynymi państwami w Europie, które nie otrzymały miliardów euro na walkę z pandemią. Wszystkie kraje w Europie podzieliły miliardy euro i próbują pomóc swoim obywatelom. Donald Tusk, oceniając politykę obecnej władzy, użył ostrych słów, mówiąc o odorze upadającej władzy, który dobiega z Nowogrodzkiej. Czy pańska ocena obecnie rządzącej ekipy jest podobna? Tak, ja uważam, że to jest ekipa, która dewastuje państwo, rozkrada państwo. Uważam, że minister zdrowia jest ministrem, którego nie widziałem nigdzie w Europie, nie znam w historii, który niemo przygląda się śmierci 500 ludzi dziennie.
i udaje, że tego problemu nie widzi. Podejmuje decyzję o tym, że ogranicza liczbę uczestników komunii w grudniu. To są absurdalne decyzje, puste decyzje, a ludzie umierają. Jaki jest pana pogląd na sytuację na granicy polsko-białoruskiej? Czy może widzi pan jakieś rozwiązanie tej palącej sytuacji, tego problemu? Oczywiście, że widzę. Rozwiązaniem ochrony naszej wschodniej granicy jest współpraca z naszymi partnerami, czego nie ma, bo dzisiaj nasz rząd de facto walczy z każdym, kto z nami chciał współpracować. Walczymy z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem. Zostaliśmy sami oko w oko z Putinem i Łukaszenką i mamy tego efekty. Granica musi być szczelna, bo to jest wschodnia część Unii Europejskiej, ale też muszą być spełnione warunki humanitarne. Wie pan, to nie są trudne rzeczy. Ja zadaję pytanie, czy ktoś z państwa chciałby, żeby nocą wywozić dziecko do lasu? Ja się nie zgadzam, żeby państwo wywoziło nocą dzieci do lasu, żeby na granicy umierały kobiety w ciąży. Ja się na to nie zgadzam. Z drugiej strony wiem, że granicę trzeba chronić. Żeby ją chronić w sposób cywilizowany, trzeba współpracować z Frontexem, trzeba współpracować z NATO, z partnerami, a nie z nimi ciągle wojować. Zwłaszcza, że idą święta. To jest taki szczególny czas humanizmu. Idą święta i to będą, mówiłem już o tym, bardzo smutne święta, bardzo drogie święta, bardzo samotne święta. I z tego miejsca też chciałbym złożyć życzenia mieszkańcom naszego regionu, mojego miejsca, skąd ja pochodzę, gdzie się urodziłem, wychowywałem, mieszkańcom Goleniowa, Łobza, Reska, Nowogardu, Stargardu, Gryfina, złożyć najserdeczniejsze życzenia i powiedzieć jedną rzecz. Szanowni Państwo, żeby spełnić marzenia świąteczne, to wszystko, o czym marzycie, to trzeba żyć. Żeby żyć, trzeba się zaszczepić. W związku z tym życzę Państwu wszystkim zdrowych, spokojnych świąt i proszę Państwa wszystkich, którzy oglądacie ten program, zaszczepcie się. Zróbcie to dla siebie i swoich bliskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.